Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a to jest kariera bramkarza w FIFA 15. Wojciech Szromnik już gotowy na mecz ze Swansea. My nadal mamy 5 punktów po 15 meczach. Te 5 punktów są same remisy. 5 remisów, 10 porażek, żadnego zwycięstwa. Straszne. Więc no, trzeba przełamać tą serię jeszcze przed końcem grudnia. Do końca grudnia chyba jeszcze 4 mecze, tak? I w oknie transferowym postaramy się z Queen's Park odejść i zobaczymy, kto będzie nas chciał. A kamerę zmieniamy na gwiazdę, no i możemy zaczynać. Queen's Park kontra Swansea, Szromnik kontra Fabiański. Dwóch polskich bramkarzy, Szromnik nie w formie. No niestety nie dziwię się, w ostatnim meczu no zdecydowanie Wojciechowi nie poszło. Atakuje Swansea, czy będzie jakieś dośrodkowanie? Nie, będzie rzut rożny, w sumie to i tak dośrodkowanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I żółta kartka jeszcze dla... No to może rzut wolny, a nie rożny nawet będzie. Zobaczymy, co tam się dokładnie stało. Dobra. Nie jednak rożny, faul był wcześniej. Przywilej korzyści był po prostu. I dośrodkowanie. Uff. Dobrze. Tak już teraz boję się wychodzić i łapać do dośrodkowania, ponieważ... Uff, dobrze teraz zablokować. Czemu się rzuciłeś się w drugą stronę? Ja zupełnie w drugą stronę tą gałkę przechyliłem. Jakby piłka leciała w stronę tego słupka, on się zupełnie w drugą rzucił. No hello, Wojciech, słuchaj się mnie trochę. Coś mi nie wyszło. No dobra. Boję się wychodzić trochę do tych dośrodkowań, bo czasem się udaje złapać, a czasem właśnie się kończą niedobrze. Już kilka razy doświadczyłem tego niedobrego końca i teraz się trochę boję, ale teraz świetnie broni Wojciech i podaje blisko do przodu. Trzeba odzyskać formę. Swansea w ofensywie. Czy zobaczymy teraz dośrodkowanie? Nie, zobaczymy wycofanie. No dobrze. I do przodu cały czas rusza Swansea. Są przy piłce. Łabędzie. I czy oddadzą strzał? Jest strzał prosto Wojciecha, świetnie na razie. Wojciechowi udaje się nabijać ocenę. Mam nadzieję, że do końca meczu no, zostanie z czystym kątem, ale to będzie trudne, ponieważ no, Swansea widać jest lepsze, więcej jest przy piłce i więcej atakuje. I dośrodkowanie Swansea, Wojciech piąstkuje i 50 obron już jest. Ustawienie się plus 1 overall, 80! Cóż za odcinek świetny. Wojciech wraca do formy, może nawet zawodnikiem meczu zostanie. No i w sumie nie mogę narzekać, że Swansea jest więcej przy piłce atakuje, bo to się rzadko w tej karierze zdarza. A teraz rozpoczynał będzie Wojciech od swojej bramki. I koniec pierwszej połowy, wynik 0-0. No może zdobędziemy kolejny jeden punkt za remis. Zobaczymy, jeszcze druga połowa przed nami, ale overall 80 skoczył, ocena na razie 8-1. Pierwszą połowę możemy uznać za bardzo udaną. Liczę na równie dobrą drugą połowę. Swansea w ataku. Dośrodkowanie prawdopodobnie i nad bramką strzał. Już się przestraszyłem. Już widziałem tą piłkę w siatce, ale na szczęście nie. No i ocena Wojciecha bez zmian. 8-3. Jest dobrze. I Queen's Park. No dość niecelny strzał w wykonaniu Sandro. Znowu Swansea w ataku, ale nic z tego nie wychodzi. Rozpocznie Wojciech od bramki ponownie. Tam nikogo nie ma, więc tam możemy sobie ładnie podać. O, 8-9 już! Wow, ale skoczyło. Nie wiem za co, ale skoczyło. I Queen's Park! Broni bramkarz! Rzut rożny jeszcze dla QPR. I... No dobrze nam idzie ze Swansea póki co. Może nawet jeszcze jakimś cudem wywalczymy zwycięstwo, zobaczymy. I dośrodkowanie będzie? Dobre. I nic z tego, ale przynajmniej celne było dośrodkowanie, bo czasem tak się jakoś błąd robi, że on stoi w miejscu i nie wie, co ma z tą piłką zrobić i potem gdzieś rzuca, nie wiadomo gdzie. Teraz i tak było w miarę udane dośrodkowanie. Swansea atakuje, końcówka tego meczu, 5 minut do końca i czy Swansea jeszcze coś zrobi? Na razie Queen's Park sobie dobrze radzi, naprawdę, jest super. Znaczy no, super dla mojego zespołu, ale dla mnie niekoniecznie, ponieważ ja przez to nie mam co bronić i tracę na ocenie trochę. Jednak może w końcu coś wygramy, albo zdobędziemy jakieś punkty, też się to liczy, a ocena Wojciecha i tak nie jest najgorsza.
Czyli, że możemy być zadowoleni z tego meczu, a Queen's Park no, poczuło się pewnie po interwencjach Wojciecha. Wojciech tutaj pokazał im, że jednak nie jesteśmy w tym spotkaniu przegrani, że możemy coś tu wywalczyć i oni no, w drugiej połowie się starają. Naprawdę, druga połowa można powiedzieć, że należy do piłkarzy z Loftus Road. Queen's Park gra na Loftus Road? No do Queen's Park w każdym razie należy. I ostatnia akcja Swansea. Czy teraz Wojciech to też obroni, a może nawet nie będzie potrzeby bronienia. Nie będzie i to jest koniec. To jest koniec meczu. Queen's Park zdobywa jeden punkt. Wow, niesamowite. I 8-2 ocena i tak jest, Wojciech Szromnik zawodnikiem meczu. Chyba drugi raz w tej serii. No wow, udało się. Pięknie, pięknie, pięknie. A teraz kim nas czeka mecz? West Bromwich Albion. Dobrze. Ale overall 80, z tego też możemy być bardzo, bardzo dumni. Przełożone spotkanie, okej. I kalendarzyk, co my tu jeszcze mamy? Tak, jeszcze 3 mecze do końca grudnia, a potem okno transferowe, ale jeszcze okno transferowe zaczniemy od meczu ze Swansea. Raczej nam się nie uda odejść od razu w pierwszym dniu okna transferowego, ale myślę, że w kolejnych dniach już się uda, może przed meczem z Fulhamem. Chyba. Dobra, tak więc dzięki za uwagę, zobaczymy w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.